Zapraszamy serdecznie 9 listopada, czyli jutro, na Hubertusa w Stadzie Ogierów w Książu. Jest to wyjątkowe święto, ponieważ jest to święto myśliwych, jest to święto jeźdźców i po raz pierwszy w historii stada jest to święto międzynarodowe. Gościć będziemy Czechów, Niemców, Słowaków, zapowiedzi mamy również z Norwegii. Mam nadzieję, że to święto uda nam się. Zapraszamy wszystkich, jest to impreza otwarta, będzie możliwość zdegustowania potraw myśliwskich, potężnej patelni bigosu. Będzie dużo atrakcji, dużo konkursów na scenie, dużo muzyki. Od godziny 12 rozpoczynamy, planujemy imprezę zakończyć wieczorem. Za chwilę kolega powie na temat kuchni myśliwskiej, która będzie celowała w czasie tej imprezy. Podczas Hubertusa tutaj w Książu na Hipodromie będzie organizowana taka gala konkursowa kuchni myśliwskiej. Będzie to prezentacja kultury przez poszczególnych restauratorów z Dolnego Śląska, którzy będą oceniani przez ludzi na zasadzie konsumpcji i zbierania cegiełek na szczytny cel Dom Małego Dziecka w Wałbrzychu. Kto będzie chciał zdegustować daną potrawę z danego stołu, wykupi w Domu Małego Dziecka cegiełkę za 5 zł i da temu stołowi, który będzie mu najbliższy sercu i smaku. Ten, który zbierze najwięcej cegiełek, wygrywa i otrzymuje prezydenta miasta Wałbrzycha puchar. A zdradzi nam pan, jakie potrawy będziemy mogli zasmakować? No, potrawy z dziczyzny, czyli sarnina z dzika, szynki, udźce z jelenia. No i resztę to już są tajemnice, można powiedzieć, poszczególnych restauratorów, co przygotują na dany stół.